Opowiadanie historii to jeden z najważniejszych elementów rozmowy, zwłaszcza kiedy poznajesz nowych ludzi w nowej pracy albo pierwszy raz rozmawiasz z kimś, kto wpadł ci w oko. Ale oczywiście krótkie historie ze swojego życia opowiadasz też regularnie, nawet jeśli do końca nie zdajesz sobie z tego sprawy. Niektóre historie są ciekawsze, inne trochę mniej, ale oprócz tego, o czym jest historia czy nowina, którą chcesz się podzielić, bardzo ważne jest także to, w jaki sposób jest opowiedziana. Dzisiaj przedstawiam 5 zasad, które sprawią, że ludzie będą Cię słuchali z zapartym tchem. 1. Zrób dobre wprowadzenie. Jednym z najczęstszych błędów jest powiedzenie w pierwszym zdaniu całego sedna historii czy najważniejszej informacji, a dopiero potem opowiedzenie tego, jak do tego doszło. Owszem, w taki sposób są konstruowane informacje prasowe, ale Tobie nie płacą za to, żebyś jak najszybciej dostarczył potrzebną informację. Wyobraź sobie, jakby wyglądały książki, gdyby miały podobną konstrukcję. Nie zgadniesz, co się stało. Gollum odgryzł Frodowi palec z pierścieniem i potem wpadł w lawę. Ale poczekaj, od początku. Oczywiście zatrzymanie najważniejszej informacji na koniec to nie wszystko. Jeśli chcesz zrobić naprawdę dobre wrażenie, to na samym początku wrzuć tekst, który przykuje uwagę każdego, kto Cię słucha. Możesz powiedzieć: mam takiego newsa, że spadniesz z krzesła. Albo: po tym, co się dzisiaj stało, od razu złożyłem wypowiedzenie z pracy. Po takiej zapowiedzi zbuduj kontekst wypowiedzi i dopiero potem przejdź do sedna. To jedno krótkie zdanie na początku może sprawić, że zdobędziesz pełną uwagę swoich słuchaczy. 2. Mów o emocjach swoich i innych ludzi. Suche fakty nie są atrakcyjne. Porównaj sobie takie wypowiedzi. Dzisiaj szefowa wpadła do biura i zwolniła moją koleżankę, bo nie wykonała zadania na czas. I druga wypowiedź. Szefowa była wściekła. Myślałem, że rozerwie nas wszystkich na strzępy. Kiedy wpadła do biura, to wszyscy aż zamarliśmy na moment. Wiedziałem, że chodzi o zadanie, którego nie wykonała moja koleżanka i sam aż wstrzymałem oddech, bo się o nią bałem. I stało się najgorsze. Zwolniła ją przy wszystkich bez mrugnięcia okiem. A biedna Kaśka się popłakała. Mam nadzieję, że widzisz tą różnicę. Historie robią wrażenie właśnie dlatego, że opisują, co czują ludzie, których dotyczą. Jeśli chcesz zapadać w pamięć, to jest to obowiązkowy element. 3. Sam mów z emocjami. Twój sposób mówienia ma ogromne znaczenie. Dokładnie ta sama wypowiedź może zrobić piorunujące wrażenie, jeśli jest opowiedziana w żywy sposób, albo niemal uśpić słuchaczy, jeśli mówisz ją powoli i monotonnie. Oczywiście to nie przychodzi samo, nie wystarczy powiedzieć sobie: ok, od dzisiaj będę mówił bardziej żywiołowo. To trzeba ćwiczyć. I właśnie dlatego zachęcam Cię do wzięcia udziału w 20-dniowym kursie flirtu i ciętej riposty. A teraz dodatkowo, tylko w trakcie trwania tego mini kursu, masz szansę wygrać spory rabat, jeśli będziesz w stanie rozwiązać zagadkę. Żeby to zrobić, wejdź na stronę zagadka.jakzdobywać.pl. 4. Pracuj nad płynnością wypowiedzi. Nawet najlepsza historia może być zniszczona i zupełnie nieciekawa, jeśli ciągle jest przerywana wypełniaczami typu: no wiesz, ten tego, coś tam. Nie wspominając już o najprostszych wypełniaczach typu Być może nawet nie jesteś świadomy, że robisz takie przerywniki, dlatego zwróć na to uwagę w najbliższym czasie. Jeśli ten problem dotyczy Ciebie, to warto będzie pozbyć się takich nawyków przez odpowiednie ćwiczenia, które również omawiam we wspomnianym wcześniej kursie. 5. Cały czas obserwuj reakcje ludzi i oceniaj, czy Twoja historia jest wystarczająco ciekawa. Nie ma sensu się wysilać, jeśli ktoś po prostu nie jest zainteresowany tym, co masz do powiedzenia. Jeśli zobaczysz, że rozmówca jest rozproszony, bawi się telefonem albo patrzy w zupełnie inną stronę, no to przerwij opowiadanie. Zrobisz tym przysługę zarówno sobie, jak i innym. Oczywiście po takim zdarzeniu warto się zastanowić, dlaczego nie przykułeś uwagi. Czasami nie będzie to w ogóle Twoja wina, ale być może zapomniałeś jednej z tych zasad, które przed chwilą usłyszałeś. Te wszystkie wskazówki to oczywiście tylko wiedza. Najlepsze efekty osiągniesz, jak trochę poćwiczysz.
Dlatego jeszcze raz przypominam o rozwiązaniu zagadki na stronie zagadka.jakzdobywać.pl i zdobyciu rabatu na 20-dniowy kurs flirtu i ciętej riposty. Do następnego razu. Robert Marchew.